Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest na tą chwilę godzina 6:41, 4 października 2021, dokładnie poniedziałek. Jest ze mną kolega, widzicie kto? Marcin. Dawno mnie nie Siema. Było. Cześć. Dawno Marcina nie było. Praca, delegacja i życie osobiste, więc dzisiaj wspólnie nakręcimy dla Was jakiś materiał. Marcinku, co i jak? Ja to, że tak powiem, w tym roku jestem zielony. Zielony? Zielony, w sumie nie dużo razy byłem. Ale co, standardowo, klasyk i metoda, nie? Klasyk i metoda, tak. Przygotowałeś tego trochę towaru, widzę. Kukurydza, co to tam masz? Pelety jakieś, tam, pelety tak. Jakieś i to będzie pod co? Do nęcenia? Pod klasyka, do nęcenia i pod klasyka. Ale będziesz sypał, będziesz nęcił? No parę koszyków rzucę. Ale masz wędkę do nęcenia? Nie, tym rzucę. A tym będziesz... I tak mniej więcej, drodzy Państwo, to się przedstawia Marcina wędki, obydwie nadgające szytówki bez alarmów, tak? Tak, dwa federy. No i myślisz, że coś uda się złowić? No tu myślę, że tak. Ja już dwie płotki mam, od razu z ręki, no. No jeszcze widzisz, nie rzuciłem. No i pomału przygotujesz. Wszystko, bo to wszystko świeże, zanim się ogarnę. To zobaczysz. No i każda ryba dzisiaj będzie cieszyć. Na pewno. Więc drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film w moim Marcina wykonaniu. Oto z tej wody, czyli Suchedniów, nie inaczej. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Idę do siebie, przerzucę zestaw, bo co rzut, jak widzieliście, nieduże ryby, ale czekamy na te większe. U mnie jest metoda na cukiereczka. Dzisiaj zapomniałem czapki, więc będę nagrywał film inaczej. Szelek. Na klatce piersiowej mam kamerę i dzisiaj będzie film jakoś inaczej zmontowany z tego względu, że Marcin przyjechał i szybko gdzieś z lasu z ostatniego wypadu zapodziałem gdzieś czapkę, gdzie mocowałem kamerę, więc wziąłem szelki, co kupiłem do kręcenia filmów w nocy, jak mam czołówkę na głowie i szelki zakupione do wędkowania nocnego. Na piersi kamera. Więc drodzy Państwo, metoda zarzucona, cukiereczki i klasyk. Klasyk, który przyniósł dwie płotki. No i będziemy obnęcać tam pod lilię drugą stronę i zobaczymy co i jak. Na razie widzicie, wszystko się sprawdza. Zestaw, który Wam zademonstruję, to jest mój patent z Połańca. 2 lata temu tak sobie wymyśliłem. Jest tak. Już Wam omówię co i jak. Jest tak. Pętla niesymetryczna. Na fluokarbonie to jest zrobione. Tu jest krętlik przywiązany do żyłki głównej. I pętla niesymetryczna. Dalej jest 15 cm skrętka i do skrętki jest 30 cm guma, czyli trochę wysiłku kosztuje stworzenie takiego zestawu, czyli niesymetryczna pętla na fluokarbonie, skrętka i do skrętki na stałe skręcona guma. Guma i teraz dalej do gumy jest agrafka, szybko złączka oraz 60 cm przypon 0,10 z 18 hakiem. I tak mój zestaw samozacinający tak wygląda. To jest zestaw, powiedzmy, do grubszych kijów, tak aby amortyzowało nam brania. No ale dzisiaj założyłem, bo darmo nie będzie leżał w piórniku. I dzisiaj taki zestaw. Od razu zanęta niewypukana, mocno ubijam, koszyk korum 30 gram i tak to mniej więcej prezentuje się mój zestaw. Dwie pinki, trzy pinki zarzucamy i wędkujemy. I czekam na metoda, coś pociągnie i zobaczymy, co dzisiaj z Marcinem połowimy. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie. I jedziemy z tym koksem.
bo już późno. Zakładam robactwo i przerzucam. Klasyka. Dalej, dalej, dalej. Jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie. Czyli jakieś brania są, rybki są, tylko czekamy na te większe sztuki. Więc praktycznie z opadu, no czekam, aż te większe rybki podejdą. Pobawimy się trochę klasykiem. Nic nie zaszkodzi. No i zobaczymy, co pyknie na metodę, czy będzie jakieś wskazanie. Klasyk, klasyk. No, delikatne pociągnięcie, ale to ma jechać, tak ja to powtarzam. Nie inaczej, ma to jechać. Znęcimy rybę, może większe jakieś podejdą. Alpinka, pinka i metoda cukiereczki. Tam jakieś podciągnięcie. To ma szarpnąć. Więc już praktycznie gnojki szarpią. Jest tej ryby drobnej. Jest tej ryby, drodzy Państwo, drobnej na tym zbiorniku. O. Branie delikatnie. Zaraz zciągniemy, przytniemy, a na tą chwilę wędkujemy, odpoczywając. Miejmy nadzieję, że coś fajnego się złowi. Liczę na metodę, a klasykiem to tylko będziemy ściągać tą drobnicę, nie inaczej. Drobna płotka. Przerzucimy metodę. Założymy żółtego cukiereczka. Ściągniemy pomarańczową. I tak mówię, założę żółtą. Żółty kolor kukurydzy. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zanęta odmrożona. Duża foremka, tak aby trochę więcej towaru weszło. I przerzucimy.
Jak macie z rybami? Ryba za rybą, tak? Ta ryba za rybą, tylko widzisz jakie wielkości. Na tym, na metodę miałeś coś? Miałem branie, ale nie wyciągnąłem, bo tą miałem na kolanach. Więc aha, to białeś uderzenie. To teraz miałem przed chwilą. I co, zakładasz pelet? Próbuję. Próbujesz. Ludzie mi nie dają, widzisz, te duże rybki. Widzę, no. Te duże rybki spokojnie. No ale widzisz, tak to jest. Tutaj jest tego, wiesz. Co wysypacie, mieszanka? Nie. Nie twoje. Ktoś podsypał, nęcił. Tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Marcin zakłada, wędkuje i branie za braniem. Zaraz zobaczycie sami. Koszyczek mały założyłeś, tak? Tak. 5 gramów. Mały. Z wędeczka do 40. Do 40? Taki pikerek 2,70. Więcej zakładania tego niż tego, wiesz. I od razu po zarzucie branie. Ale na pelet miałeś, to już wiesz, na metodę to już jak coś weźmie, to już coś fajniejszego raczej, nie? Coś uderzyło. Boję się, żeby zanętę nam starczyło, wiesz, przy tej drobnicy, bo wiesz, w końcu będzie trzeba ziemi jakieś może dodać, czy coś, żeby to trochę zmieszać. Ja zanęty jeszcze mamy. Ja wiem, ja też tam mam, wiesz, tylko trochę na takie ryby szkoda tego, nie, towaru. Ale takie jest wędkarstwo, co zrobić, nie? Same psy. Rybaki byśmy rzucali i też by brał. Tak. Teraz zobaczycie branie. Marcin blisko łowi, gdzieś 30 metrów nawet nie. Widzę, bliżej rzuca. I zaraz zobaczycie, co i jak. Bliziutko. I zobaczcie sami, jak to mniej więcej wygląda. Ale metodę sobie założy. Jak zdąży. Już ściągnie. To samo, jak była większa ryba, to od razu by wygięło, a tu ciągną za robaki te nieduże płotki. Widzicie? Taka zabawa. Więc tak to mniej więcej wygląda. I takie ryby biorą. Takie ryby biorą, jak widzicie. No ale jaka zabawa jest. W końcu Marcin najpierw pierwszą rzuć może metodę. Chyba tak zrobisz. Dobra, rybka wraca, idziemy do siebie. I też zobaczymy, co i jak. Jeszcze jakby jakieś ładne ryby brały, płocie ładne, to jeszcze by było fajnie. A tak to ja przerzucę, bo widzicie, długo mnie nie było. Byłem u Marcina na chwilę i zobaczcie efekty tego, czyli taki glutek wisi, więc założymy świeże robaki i zarzucamy zestaw, miejsce wyznaczone na klipie. W ten sposób założymy dwie czerwone. Towar w koszyk. I rzucamy.
do klipa. Pięknie. I taka zabawa, jak pokazujemy to z Marcinem. Już ciągnie. Już ciągnie. Z opadu, ale u mnie guma jest. Nie zapięło się, ale nic nie szkodzi. Zakładamy sprzęta, nabijamy i machamy dalej, nie inaczej. Nie inaczej. Teraz siedzi. A metoda nic. Marcina, jakieś wskazanie było na pelet. Te spadła. Okej. Jakaś zabawa jest. Jest chyba. Więc metoda odjazd i rzuty cukiereczek. Jakaś ryba jest. Coś jest. Więc zobaczymy. Może być leszczyk. A to na leszcza nie wygląda, bo za bardzo szarpie. Ale coś jest. Leszczyk chyba to nie będzie. Nie wiem co. Może być i linek, nie wiem, nie wiem. Ale od razu do góry poszło, wiesz? Na cukierka żółtego. Muszę uważać, bo plecionkę mam, wiesz, rybę mogę spiąć. Leszcz to nie będzie. Nie jest duży, ale wiesz. Go sam ci, pak, chodź, zobacz, pa. Tak? Niech będzie. Zobaczcie wschód słońca, jak pięknie. Nie chcę zerwać, plecionkę mam tutaj, wiesz. Stawiam na karasia. Metoda? Metoda, no. Na karasia stawiam. Zaraz jak chodzi. O. Leszcz to nie będzie, na bank. Leszcz nie odbija. Mały karp albo karaś. Lublin. Żeby chociaż... O, może być ładny lin. Karpik mówisz? Nie widzę przez słońce. Nie, mam tutaj, dam radę, tylko muszę.
Wolałbym dużego lina. Trochę go podciągniemy, uspokoimy do dna. Wiesz, odbiję, wiesz, plecionkę mam. Główną. No idzie, idzie. Żeby tylko zobaczyć co. W razie co. Trochę dokręcę. Karp. Co? Koi. Na pewno coś jest. Albo lin. Nie, karp jest. Karp koi. Jeszcze nie gotowe. Ale żółty cukiereczek, woda no kill, drodzy Państwo, PZW. I rybka zaliczona. Marcin Kur, proszę, rozłóż mi matę. Nie przyszykowałem sobie, bo na nie spodziewałem się, że będą brać. Więc ładny. Ładny. Zobaczcie. Jaki... Pełnouski. 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 Ile ma? Od 50. 95. Taki. 45. Zrobimy fotkę i wypuścimy. A więc, drodzy Państwo, rybka, jak widzicie, wraca, woda no kill, więc nie inaczej, więc cukiereczek dał radę, taki 45 wraca, płyń. Baja. Nic dodać, nic ująć. U Marcina coś ładnego mówi na metodę. Dlatego mówię ci, że ja tak samo chyba zrobię. Jakiś mój też tutaj coś przyjdzie. Wiesz, wolę dwie metody mieć. Może rzadziej będą brania, ale ryby będą ciekawsze, wiesz. No. Zobaczymy co. Linek może być. Mamy coś. Lin. Nie. Drodzy Państwo. Taki przyzwoity leszek. Drodzy Państwo. Prezentuje się taka ładna rybka. Więc wracamy wolność. Uwielbiam te leszcze. Uwielbiasz te leszcze, no. Wszystko upieprzone. Dobrze, że siatka jest gumowa. To będzie jakoś inaczej. Już masz pociągnięcie, zobacz, na klasyku. Drodzy Państwo, zobaczcie, już klasyk szarpie. Rybka odpływa. Też żółty, nie? Cukiereczek. Tak, żółty. Żółty, żółty. I na klasyku. To samo Marcinek ma branie. I tak mniej więcej to wygląda. Zobaczcie. Zobaczcie. Widzicie? Klasek. Już tam siedzi coś. Już coś. Na klasyku siedzi. Ale tak mówię.
popuściło, już na pewno ryba zapięta, słonko wstało, dzisiaj ma być ciepło, 8:10 i tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, idziemy i ja za chwilę zakładam drugą metodę, ale jeszcze kilka koszyków z klasyka poślę w miejsce, gdzie klipowane jest, czyli pod lilię. I tak mówię, będą dwie metody, dlatego że znudziło mnie już łowienie tej drobnicy, co rzut, branie i mała płotka, nieduży leszczyk. Dobra, ściągamy, godzina 8:18. Odcinam zestaw i zakładam drugą metodę. To już szybko się robi. Więc podziękujemy klasykowi. Klasykowi podziękuję, tylko więcej żyłki dam luzu. Końcówkę odetnę. I mamy gotowy zestaw i podajnik. I teraz założymy jakiegoś cukiereczka. Oczywiście wykorzystamy z ostatniego wypadu. Założymy różowego. Różowego. Różowy niech będzie. I mamy szybko ogarnięte. Mieszankę wymieszamy. Połączymy odmrożone dwie. Dobra. I zarzucamy w miejsce, gdzie dzisiaj posyłałem koszyk pod lilię. Tam jest podsypane. Napnę trochę i jak sobie stoi. Ok. I mamy dwie metody. Zarzucone. I tak, aby wykorzystać mieszankę, najwyżej później trochę dorobię świeżego towaru, ale najpierw łowimy na odmrożony towar, który nam zalegał w lodówce, zamrażarce. Już jest branie. Zobaczcie, branie od razu spadło. Spadło, ale od razu było branie. Okej. Co się tam stało? Nie wiem. Najważniejsze, że od razu było wskazanie w miejscu nęconym. Leszczu, bo widać, zobaczcie, po leszczu, więc dalej ta sama śpiewka. Dopalimy naszego cukiereczka. I tym razem różowa. Zobaczymy, czy powtórzy.
okej. Tam jest podsypane z koszyków to. To tak to mniej więcej wygląda. Dobrze. Wędkujemy. I czekam na jakieś fajne rybki. Oby tylko dopisały. Więc jedna na metodę żółta z alarmem, tak aby się nie przyglądać dwóm. I druga na przerobiona z klasyka na metodę nadgającą szczytówkę. Dobrze. Wędkujemy. Przerzucone. Tutaj założyłem różową, jaskrawą, taką wyblakłą. A tutaj jest z dajwy założyłem kukurydzę żółtą. No i zobaczymy, co teraz będzie. Poczekamy, zobaczymy. Ale dwie metody mam. I czekam na jakieś branie, rybkę. A czy doczekam się, zobaczycie to dalej w moim filmie. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorami i już jest wygięcie, zobaczcie. Wygięcie. I mamy coś, czyli zmiana przynęty wyblakła. Coś niedużego. Ale jest. Coś niedużego, ale jest. Więc kombinuję z przynętami. Może być płotka. Albo nieduży reszczyk. Mamy niedużego. Leszczyka. Niedużego leszczyka. Tak skusił się na przynętę. Baja. Oddaj przynętę. Kolejny nieduży leszczyk. Na to samo. Różową. A zmienimy teraz przynętę na inny kolor i zobaczymy na jakiś inny kolor, czy też skusi się jakiś leszczyk. Jakieś brania są, to najważniejsze, ale czekamy na te większe rybki z tego łowiska. Siedzi znów coś, no ale trochę większy tym razem, na pomarańczowego. Pomarańczowy i coś jest. Podsypane było koszyki. Koszykami łowiłem na koszyk, więc podsypane tam było konkretnie.
No i teraz tam metodę posyłamy. Rybka tam zainteresowana i znów leszczyk. Już ciut większy. Ciutkę. Większy. Zobaczcie sami. Ciutkę. Większy. Różowa, tak mówiłem. Więc odczepimy. I taki lesio przyzwoity. Odpływaj, bracie. Baja. Siedzi coś. Zobaczymy. A na leszcza to nie wygląda. Nie. Idzie teraz jak leszczyk. Więc coś się dzieje. Leszczyk. Kolejny, a tym razem dobra, płyń byku, płyń, odpływaj na żółtą, więc przerzucamy i wędkujemy dalej. Marcina, coś jest na metodę. Lina masz. Widzę. No, linek. Drodzy Państwo, Zielony Książę po raz pierwszy. Daj go tak, weźmiemy. Ciekawe jak go wezmę, jak się ślizga. No i taki Zielony Książę na żółtego cukiereczka. Więc zobaczcie jaki ładny Zielony Książę. Płyń, byku, ale oddaj cukiereczka. Dobra, mam. Zakładaj tą samego, a nie. Dobrze. I Zielony Książę po raz pierwszy. Gratulacje, Marcin. Ciepło się zrobiło. Wędkujemy dalej. A więc mamy nowe przymątki. Dziesiątki Dumbless Warfers. Mamy tutaj pinaple. Tuńczyk różowy, którego zaraz założę. Interesuje mnie tuńczyk na tej wodzie oraz cel. Cel to jest kokos i czekolada pomarańczowy. Tak mówię, interesuje mnie tuńczyk, którego sobie już przyszykuję. I zarzucimy na tej, więc ściągnę, zobaczymy. Tutaj była jedna ryba, dwa brania. I tutaj był założony pinaple. Raki oskubały, a teraz założymy tuńczyka. Dziesiątkę. I tak mówię, interesuje mnie
ta przynęta. Wsadzimy. I poślemy mieszankę z przynętą w miejsce, gdzie dzisiaj wędkuję. Pod lilię. Stawiamy i wędkujemy. Na drugiej przyszykujemy coś od węgierskiego producenta przynęt, czyli Marosza. Co by tu wziąć? Jakiś odpowiedni kolor. Dobra, weźmiemy truskawkę. Spróbujemy złowić jakiegoś lina. Truskawkę 8 mm od Marosza. To pójdzie na drugą. Więc o, już pociągnięcie było. Pociągnięcie było, widzicie, i coś jest, nieduży leszczyk, coś jest niedużego, na tuńczyk, jest taki, zobaczcie, widzicie, nieduży na tuńczyka, więc przerzucamy obydwie wędki. Tak mówię, przerzucamy dwie wędki i wędkujemy dalej. Jest coś na tuńczyka, czyli różową z malinę. Zobaczymy tylko co. Ale tuńczyk, tuńczyk różowa. I jeszcze na drugiej truskawka i zobaczymy, czy na truskawkę będzie jakieś wskazanie. Co mamy? Coś jest. Lesio. Lesio. No i takie już przyzwoite te leszczyki. Jak się odczepi. Jak się uspokoi trochę. Taki lesio. Przyzwoity. Przyznać musicie. Płyń. Więc różowa przynęta daje radę. Tuńczyk. To dalej na tą samą. Przerzucam zestaw i wędkuję dalej.